regularnej zaprawy fizycznej. Tak każdego dnia rozpoczyna się Dzień Słuchacza w naszej szkole. Zapraszam Państwa do obejrzenia programu poświęconego kulturze fizycznej w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Jak Pana zdanie przedstawia się miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu w wojsku? Wychowanie fizyczne jako jeden z przedmiotów przygotowujących żołnierzy do działania na współczesnym polu walki realizowany jest w warunkach naszej uczelni, uczelni, która przygotowuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących formach. Przede wszystkim jest to programowe szkolenie fizyczne w postaci popularnych lekcji WF-u. Oprócz tego żołnierz, kandydat na zawodowego żołnierza już od pobudki, którą w warunkach wojska rozpoczyna o godzinie 6:00, bierze udział w porannej zaprawie fizycznej, gdzie kształtuje oprócz wytrzymałości, szczególnie biegowej, także odporność psychofizyczną na inne trudy współczesnego pola walki. Najlepsi mają także możliwość uczestniczenia w innych formach, takich jak działalność sportowa. Dlatego sprawność fizyczna w armii jest tak ważna, że jest to cecha, na bazie której można budować, doskonalić inne umiejętności. Współczesna armia jest nasycona techniką, ale to nie oznacza, że zdrowie, sprawność fizyczna może być cechą drugoplanową. Jaka jest ocena sprawności fizycznej młodzieży ubiegającej się o przyjęcie do szkolnictwa wojskowego? Uczelnia nasza pozyskuje kandydatów po maturze ze średniego szkolnictwa cywilnego i po zawodowych szkołach do średnich szkół, jakim jest Szkoła Chorąży Wojsk Technicznych. Kandydaci do naszej uczelni, zdając w ramach egzaminu wstępnego sprawdzian z wychowania fizycznego, uzyskują od wielu, wielu lat, przynajmniej jak ja pamiętam, w ostatnim dziesięcioleciu, bardzo niskie oceny. Można to wyrazić oceną szkolną na poziomie 2,80 do 3,10 oceny średniej. A egzamin ze sprawności fizycznej do szkoły wojskowej jest prosty. Obejmuje bieg na 100 metrów, bieg na 1000 metrów, podciąganie się na drążku tylko 4 razy na ocenę pozytywną oraz wspomnianą umiejętność pływania. Kandydaci do wojskowego, zawodowego szkolnictwa wojskowego niskie oceny z wychowania fizycznego na egzaminach wstępnych tłumaczą przede wszystkim tym, że poziom zajęć z wychowania fizycznego w szkołach średnich, zawodowych był dość niski. Nasza uczelnia należy do przodujących wśród akademii i szkół wojskowych. Jakie dyscypliny uprawiają słuchacze i jak przygotowują się do zawodów? Najlepsi słuchacze naszej uczelni mają możliwość sportowego wyżycia się w wielu dyscyplinach sportu. W szkole działa Wojskowy Klub Sportowy Polonia, w sekcjach którego ci najbardziej sprawni mogą podjąć trening pod okiem wysoko kwalifikowanych trenerów, mogą uczestniczyć w zawodach sportowych w środowisku cywilnym, a także w zawodach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Spartakiady Akademii Wojskowej i Wyższych Szkół Oficerskich jest to właśnie ta forma, gdzie nasi sportowcy najczęściej startują. I w tychże spartakiadach uczelnia jeleniogórska od wielu lat należy do najlepszych. Jesteśmy zawsze w pierwszej trójce klasyfikacji zespołowej. Uprawiamy w naszej szkole na wysokim poziomie takie dyscypliny sportu jak biegi na orientację, pływanie, grę w piłkę siatkową, piłkę koszykową. Piłkarze nożni grają w lidze okręgowej makroregionu dolnośląskiego. Strzelectwo sportowe aktualnie zajmuje drugie miejsce wśród 14 wyższych szkół i Akademii Wojska Polskiego. Na niezłym poziomie sekcja pływacka, judo. Być może podchorążowie i kadeci w sekcji judo nie uzyskują wyników na miarę naszych oczekiwań, natomiast młodzież, dzieci w wieku 12-16 lat dużo chwały nam przynoszą.
Sportowcy naszej szkoły mają wiele sukcesów. Które z nich uważa Pan za najważniejsze? Wizytówką sportowej działalności uczelni są oczywiście wyniki uzyskiwane przez reprezentantów naszej szkoły. Wyniki te w ostatnich latach są budujące. Główną imprezą, w której startują nasi reprezentanci, są to spartakiady Akademii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej, rozgrywane w rytmie olimpijskim, czyli raz na 4 lata. W 1988 roku byliśmy gospodarzami takiej imprezy, która na starcie zgromadziła aż 2300 zawodników. Jest to poważna impreza i właśnie w tej imprezie zajęliśmy w klasyfikacji generalnej drugie miejsce wśród 14 rywalizujących uczelni. W roku minionym, 1991, w Poznaniu, na obiektach klubu sportowego Olimpia Poznań, rywalizowaliśmy z innymi sportowcami w mundurach w 14 dyscyplinach sportu. Zajęliśmy w punktacji medalowej tych zawodów miejsce trzecie. Po szkole warszawskiej, jaką jest Wojskowa Akademia Techniczna, i po szkole wrocławskiej, Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej. To sukcesy zespołowe, na które się składają oczywiście wyniki indywidualne. Aktualnie najwięcej medali sukcesów zdobywa w szkole sekcja biegów na orientację. Zawodnicy tej sekcji zdobywali nie tylko medale mistrzostw Akademii Wojskowych, ale także medale mistrzostw Wojska Polskiego. Mamy silną grupę zarówno wśród podchorążych, jak i wśród kadry zawodowej. Nieźli są także koszykarze. Koszykarze trenowani przez pułkownika doktora Marka Tołkacza w wojskowym spozawodnictwie zdobyli w Poznaniu srebrny medal. Była to miła niespodzianka. Nieźle biegają lekkoatleci, a szczególnie biegacze tej sekcji na dystansach średnich i długich. Niezłe wyniki uzyskiwali także strzelcy. Mamy dobrą sekcję strzelecką, która we współpracy ze Śląskiem Wrocław korzysta ze sprzętu broni konkretnie i amunicji wysokiej jakości, co wpływa szczególnie na wysoki wynik. Można te wyniki sportowe uczelni tutaj obrazować szeregiem nazwisk podchorążych, kadetów uczelni i oficerów, ale ta lista jest tak długa, że bo trudno tutaj wymieniać wszystkich. Sportowcy w mundurach mają okazję sportowego wyżycia się w klubie sportowym WKS Polonia, który jest właśnie tą organizacją pod szyldą, którego to klubu przygotowujemy się do zawodów zewnętrznych. Dawaj, Marynarze! Dawaj, Marynarze! Obecnie zapraszamy Państwa na relację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Klub garnizonowy w Jeleniej Górze w czasie tegorocznych ferii zorganizował Ferieton 92. Owa impreza trwała od 27 stycznia do 7 lutego bieżącego roku. 36 uczniów szkół podstawowych znalazło tam możliwość wypoczynku. Zajęcia trwały od godziny 9 do 15, po którym to czasie dzieci udawały się do swoich domów. Troskliwą opiekę nad młodzieżą sprawowali pracownicy klubu garnizonowego, panie Kuźbińska, Szymczyk, Galicka, Juszczuk oraz kierownik, pan kapitan Skorupski.
waszymi zostali Joanna Ignatowska, brawa duże majora. Michał Dziewolski, brawo kochani. Patrycja Kwiecień. I Łukasz Lędza. Było również na zimowisko, na które przybyły dzieci żołnierzy zawodowych z różnych stron kraju, m.in. Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Lublina. Turnus trwał 11 dni, a uczestniczyło w nim około 70 dzieci. Pod opieką pana kapitana Paszkowskiego oraz wychowawczyń i wychowawców spędzały miło i pożyteczny czas, uczestnicząc w konkursach, zabawach, wycieczkach. A na zakończenie każde dziecko otrzymało na pamiątkę drobny upominek. W naszym programie. Słuchacze szkoły fizycznej są na ogół zdrowi i sprawni dzięki wychowaniu fizycznemu. Żegnając się z Państwem, zapraszam do czynnego uprawiania sportu i zapraszam do obejrzenia następnego programu za 2 tygodnie.